Inspekcja Handlowa na zlecenie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w pierwszym kwartale tego roku skontrolowała różnego rodzaju stołówki. I tu mówimy o stołówkach, jeśli chodzi o szkolne, jak i akademickie. I co się okazało? Że są pewnego rodzaju nieprawidłowości, natomiast nie są one tak straszne, jakby się to wydawało, cytując te badania, ponieważ na 86 placówek aż 80% wykryto nieprawidłowości, ale te nieprawidłowości nie dotyczyły głównie jakości, ale sposobu oznakowania i to jest ta pozytywna wiadomość. Jeśli chodzi o jakość podawanych w tych stołówkach potraw, to rzeczywiście zakwestionowano 4 placówki i głównie one dotyczyły takiej nietypowej sytuacji zużycia na przykład, czy stosowania zużytego oleju do smażenia potraw, czy też na przykład zaniżenia wartości jakiegoś składnika. Przykładowym takim daniem było danie podawane bez tej obiecanej uczniowi surówki, czy też zaniżoną ilością surówki. To, co zbadała Inspekcja Handlowa, to również sposób przechowywania. I okazało się, że właściciele stołówek zarówno szkolnych, akademickich, jak i tych w internatach mają problem z przechowywaniem żywności i takich placówek zakwestionowano 9. Ważne jest, że patrząc na sposób przechowywania, inspektorzy zwracali również uwagę na to, czy nie ma czasem takich produktów dostępnych w stołówkach, które są skończącym się lub przeterminowane, mówiąc najprościej. I takich produktów było kilka, głównie to dotyczyło mleka, sera czy też szynki. Przy tym, tak jak powiedziałam, to są jednak dość szczątkowe, czy też bardzo mało placówek, jeśli chodzi o tego typu nieprawidłowości. Najwięcej było, jeśli chodzi o oznakowanie i to jest dotyczące zarówno składu czy jakości tej żywności, ale również dotyczące ceny. I teraz jeśli chodzi o skład, to takie najczęstsze zafałszowania, które wykryła Inspekcja Handlowa, dotyczyły podmieniania tych produktów, za które zapłacił student tudzież uczeń, na takie, które są tańsze, są to odpowiedniki, ale znacznie tańsze. Jaki koronny przykład to jest zamiast sera feta odpowiednik seropodobny, który jest znacznie tańszy. Rada dla wszystkich uczniów, dla wszystkich studentów, jeśli zamierzamy korzystać ze stołówek przyszkolnych, przyakademickich, przyuczelnianych, to pamiętajmy o tym, żeby przede wszystkim zwrócić uwagę na oznakowanie tych potraw, które są sprzedawane, a więc powinniśmy być jasno poinformowani, co tam jest, jeśli to są, mogą wystąpić jakieś alergeny, to również o tym. Ponadto powinniśmy być poinformowani o tym, ile zapłacimy za konkretne danie i oczywiście powinien nam być wydany paragon.